Film Wszystko dla Polski, Powstanie Zamojskie 1942-1944 po styczniowej premierze w Zamościu miał swoją premierę w Biłgoraju. Film Wszystko dla Polski, Powstanie Zamojskie 1942-1944 powstał z inicjatywy Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej Okręg Zamość. Film zrealizowała TVP3 Lublin. Pojęcie, terminologia Powstania Zamojskiego i czynu zbrojnego naszych tutaj przodków, którzy stanęli przeciwko okupantowi niemieckiemu, który dokonywał brutalny sposób wysiedleń. Znamy tragedię, też wielką tragedię dzieci Zamojszczyzny. Natomiast Polacy troszkę już zapomnieli, że na Zamojszczyźnie było krwawe, ale skuteczne powstanie, które było podjęte przez naszych przodków w obronie ludności polskiej, ale także za wolność ojczyzny. I w związku z tym ten pomysł, żeby to pojęcie Powstanie Zamojskie, które było zapisane też w niemieckich relacjach z tamtego okresu czasu, podnieść, pokazać, jaki to był wielki wysiłek umęczonej ludności Zamojszczyzny, który to wysiłek w efekcie zatrzymał wysiedlenia. Niemcy chcieli wysiedlić 700, wysiedlili 297. Armia Krajowa, Bataliony Chłopskie zatrzymały zwycięsko ten ruch. Film ma na celu przybliżenie widzowi tragicznych losów polskiej ludności zamieszkującej Zamojszczyznę w okresie II wojny światowej, wiedzy o niemieckich akcjach wysiedleńczych i pacyfikacyjnych na tym terenie oraz bohaterskiej walce zbrojnej oddziałów Armii Krajowej i batalionów chłopskich w obronie ludności cywilnej oraz na rzecz wywalczenia niepodległości. No przecież tyle filmów zostało zrobionych o Powstaniu Zamojskim, ale o Powstaniu Warszawskim zrobiono zostało dużo więcej filmów i cały czas są tworzone, bo o tym można zrobić kilkanaście filmów fabularnych, nie tylko dokumentalnych. To są historie ludzi, którzy walczyli w obronie Polski, którzy walczyli, którzy ginęli, no, historie tragiczne ludzi wysiedlanych. No to są rzeczy, które powinna, szczególnie młodzież, powinna się tego uczyć, bo to jest nauka historii, a ucząc historię budujemy tożsamość narodową. Mieliśmy właściwie niecałe 2 miesiące na to, żeby rozpocząć i zakończyć film, także pierwsze zdjęcia ruszyły przed 1 listopada, natomiast zakończyliśmy wszystko z końcem grudnia. Zobowiązywał nas do tego Urząd do Spraw Kombatantów, który dofinansował tę produkcję. W biłgorajskiej premierze filmu udział wzięli posłowie Sławomir Zawiślak i Piotr Olszówka, Magdalena i Rafał Kołodziejczykowie, reżyserzy i scenarzyści filmu, Ryszard Montusiewicz, dyrektor TVP3 Lublin, kombatanci, członkowie Armii Krajowej i Batalionów Chłopskich. Biłgoraj w czasie okupacji nazywany był ziemią zamojską, to powiaty biłgorajski, chrubieszowski, tomaszowski, zamojski. Tak więc to jest historia wokół naszych domów rozgrywająca się właśnie w tych miejscowościach i innych wsiach i małych miasteczkach ziemi zamojskiej. Film to właściwie historia dla nas i o nas, o naszych ojcach, dziadach, sąsiadach. To film, który mówi o prawdziwej historii. To film, który jest dokumentem historycznym, jest on także pewnego rodzaju protestem wobec sytuacji tej, która funkcjonuje wokół narracji historycznej, wokół tego, że relatywizuje się fakty historyczne, wokół tego, że każe się Polakom być w ciągłej ekspiacji za Holokaust narodu żydowskiego, o tym, że przypomina się nam, że to Polacy są autorami obozów koncentracyjnych. Ten film jest dokumentem, który przeczy tym faktom. I właściwie dzisiaj w tej zagubionej multikulturowej Europie powinniśmy o tym głośno mówić, bardzo wyraźnie i mówić, póki jeszcze ci ludzie żyją, a powiat biłgorajski był bardzo mocno zaangażowany w czasie okupacji. Premiera odbyła się 16 lutego w kinie Biłgorajskiego Centrum Kultury.